Plany i pomysły nie słabną, ale postawił sobie pan kiedyś cel 10 lat i 10 tysięcy. Jak wygląda realizacja tego pomysłu? Jak patrzymy na statystyki, to niestety nie przyrasta na mieszkańców. Powodem oczywiście głównym jest bardzo słaby przyrost naturalny. W dalszym ciągu te 2 lata pandemii spowodowały, że mieliśmy przez te 2 lata 130 więcej zgonów jak urodzeń. Czyli wtedy bardzo mocno wystrzeliła nam do góry liczba zgonów, a też radykalnie zmniejszyła się liczba urodzeń. Powoli to się odbudowuje, patrząc na rok 2022, mówię o urodzeniach, na rok 2022 i teraz 2023, ale to idzie naprawdę bardzo wolno. Zgonów w dalszym ciągu i w 2022, teraz w 2023 mamy więcej niż urodzeń. Więc musimy starać się przyciągnąć nowych mieszkańców spoza. Jestem przekonany, że te inwestycje przemysłowe nowe, bo oprócz tych dużych, o których mówiłem, warto pamiętać, że świetnie też rozwija się Homanit, bo prowadzi nowe inwestycje. Powstała nowa fabryka chińskiej firmy Yinlun, która ma lokalizację i przy Koszalińskiej, teraz i przy Kołobrzeskiej. No i za chwilę też pewnie się dowiemy o nowych planach, myślę, że w grudniu, bo wtedy jest planowane uroczyste otwarcie tej chińskiej fabryki i wtedy główny szef ma zapowiedzieć kolejne nowe, duże inwestycje właśnie na tym obszarze, na którym oni już funkcjonują. I te mniejsze trochę, tak, o których przed chwilą mówiłem, ale szczególnie duża inwestycja, bo jeżeli chodzi o Karlinko, to moim zdaniem już nie ma pytania, czy przyjdzie duży inwestor do Karlina, tylko pytanie jest, kiedy on przyjdzie. Co do tego jestem pewien, że się pojawi i przyciągnięcie tak dużego inwestora i stworzenie tylu miejsc pracy może spowodować taki ruch, z którym mieliśmy do czynienia w latach 70-75. Ja to sobie ostatnio sprawdziłem w historii, jak powstawały płyty nasze karlińskie. A one powstawały w latach 70-75 i w tamtym okresie po uruchomieniu około 1000 miejsc pracy zostało stworzonych. A jak popatrzyłem na statystyki ludności, to w tych samych latach 70-75 nam przybyło około 1200 mieszkańców nowych. Oczywiście wtedy zupełnie inny przyrost naturalny też był, pamiętajmy, bo on był zdecydowanie większy, ale 90 kilka procent z tej liczby przyrostu to są oczywiście ludzie z zewnątrz, którzy tu przyjechali między innymi do fabryki, żeby uruchamiać tę produkcję z innych fabryk w Polsce. Pamiętajmy, że wtedy, w tamtych latach, równolegle z zakładem pracy budowano osiedla mieszkaniowe, bo powstawało osiedle na ulicy Traugutta. Później oprócz tych mieszkań i budynków zakładowych zaczęła też budować Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa swoje budynki. Powstało bardzo duże osiedle. I my dzisiaj trochę wchodzimy w tą rolę tych mieszkań zakładowych, tak, w cudzysłowie oczywiście powiem, bo firmy dzisiaj nie budują mieszkań dla swoich pracowników, ale my jako samorząd musimy wejść w tą przestrzeń i zapewnić te mieszkania, czyli wybudować je. I to robimy już od wielu lat. W tej chwili budujemy przecież 2 kolejne budynki, razem 78 mieszkań na osiedlu Biedronka. Tam zostało jeszcze miejsca na zbudowanie chyba około 4 budynków, jeżeli dobrze pamiętam. Ale już w tej chwili myślimy o zupełnie nowym miejscu, na zupełnie nowe osiedle mieszkaniowe. Bo ja jestem przekonany, że to osiedle będzie za chwilę bardzo potrzebne. I te mieszkania będą bardzo potrzebne i znajdą swoich mieszkańców. I tym nowym miejscem jest taki obszar, jak Karliniacy to wiedzą, jak się wyjeżdża na Koszalin, za wulkanizacją, za tym ostatnim budynkiem po lewej stronie, tam mamy 8 hektarów, to jest w takich widłach dróg, jedna prowadzi do Witolubia, druga na Koszalin i tam będziemy w najbliższym czasie już planować i też powoli się przygotowywać, jak się skończy nam teren na osiedlu Biedronka, przechodzimy na nowy teren i tam budujemy nowe osiedle, oczywiście też z infrastrukturą społeczną, czyli oprócz tego żłobka i przedszkola, które powstanie na Biedronce, w tamtym terenie na nowym osiedlu również kolejny trzeba żłobek i przedszkole budować.